Gimtaszynka! Ciao! Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. Gdzie wyrusza nasz Niko Bellic? Dowiemy się oglądając to. Dlatego ruszamy do Brusiego. Ostatnio robiliśmy misję u Dimitriego. Dlatego, wiecie, damy szansę Romanowi i jemu koleżce. Jak widzicie, cały czas będę tym programem nagrywał, będzie moja twarz i więcej FPS-ów. Dlatego wiecie, jedziemy z koksikiem jak zawsze do Brusiego. Oj, chyba trochę zboczyliśmy z drogi, mam takie wrażenie. Tak. Oj, stoperek! Oj. Dzisiaj wszystkim zapominam. Tak. Nawet o stoperze. O podstawie każdego gracza, który nagrywa. O, i widać, że trochę wyświetleń jest pod filmem negatywa. Widać, że zobaczył. I myślę, że on to pewnie rozpatrzy jakoś. Zobaczymy zresztą, on tam się pewnie do mnie dodzwoni. Tego jeszcze raz pozdrawiam negatywa. I jedziemy na misję. Ups, przepraszam, że zniszczyłem coś. Znajdź i usuń. Dobry pomysł. Tylko zobaczymy dla kogo jest on dobry. Yo. Hello, I'm busy. Kopnął mu w jaja. Polaczek? A chcesz jeszcze raz skopniaka? Aha! Widzisz, mam cię, mistrzu. Zabawne. Niki, ciekawa ksywka. Już 2,5 minuty, tak, nagrywamy. Dobrze, z czasem jest. Może jeszcze mnie przytulisz? Kurde, jaka morda. Taki zacież to, kurczę, tylko u Brusiego. Dobra, po tych zwiadzie jedziemy po radiowóz. Super. A może jakiś GPS albo cokolwiek, bo nie mam żadnych wskazówek. Bez GPS-a się nie mogę poruszać tak swobodnie. A, coś widziałem, kafejkę, ale mam zdobyć... A, radiowóz! Kurde, obudziłem się. Sorki, ale naprawdę dzisiaj jestem nieco zmęczony, ale i tak nagrywam. Czyli szukamy policji. Dobrze. Policja. Chodźcie, małpki, linki. Glinę złapię. No dobra, wiem, kurczę. No i znowu spadają FPS, jak miło. Chodźcie, gliny. Nie zabiję was, tylko wasz radiowóz. Wiecie, że będę musiał coś zrobić, żeby zdobyć samochód gliniarzy. O, jest! Jak w banku.
przeskoczyłem sobie przez drzwi. Fascynujące. A, trzeba wybić. O tak. Oh, fucking shit. Teraz trzeba zgubić policję w tym problem. Fuck. Fuck my life. Sorry. Ale uciekam glinie. A jak uciekam glinie, to uciekam glinie. Tak. Już nawiałem, nawiałem. Pięknie. Woohoo! Hardkorowo zrobiłem drifta. Lai Rivas. A, pamiętam tą misję. Teraz trzeba użyć tego. Trzeba tego gościa znaleźć w jakimś telefonie dziwnym, nie wiem. Przerwał mu tak nagle. Dobra, wejdź do komputera. Aha, E. Jest. Przyciśnij E, by włączyć. Dobra. Okej. Okay. Pokażę, tu. Przeszukuj bazę danych policji. Nazwiska. Rivas to był, tak? Lyle jest. Dokładnie. I lokalizujemy jego miejsce pobytu. Pięknie, zarąbiście. I tak byśmy mogli każdego szpiegować. Nieważne, czy to mógł być jak Fernando Nendez, czy może nawet Cristiano Ronaldo. Każdego bym szukał. Świetnie. A i dostałem chyba SMS-a. Z czym... Dobra. ESA dostałem, ale jedziemy szukać tego typa. Ale nie, nie, kocham ten sprzęt gliniarski. Normalnie, I love it. Uff, a dzisiaj nie jest aż tak już upalnie. Bardzo dobrze, bo już te upały mnie tak drażniły. Ale no, nie, co nie znaczy, że nie było chłodno. Było nawet fajnie, cieplutko. Z małym powiewem wiatru, trochę deszczu. No i taka mogłaby być pogoda, ale nie ciągle, co znaczy. Bo wiecie, jakby ciągle też deszcz padał, to byśmy zaczęli znowu o to samo marudzić, tylko w drugą stronę. I pięknie, mamy lokalizację pełną pana Rivasa. Dobra, to możemy sobie tu zaparkować. Wychodzimy i biegniemy do pana Lyle'a. Chyba dobrze biegnę. Nie. Kurde. Zawsze mam z tym problem. A, tu trzeba wbiec. I do klotki schodowej. Pięknie. Zobaczymy, co się stanie. Jaki będzie czas. O! Mamy cię. O kurde, jaki ninja przez okno sobie przeskoczył. Jaki frajerzyna. Ej, ty go lepiej goń, a nie rób mi żarty. Jaki frajer bierze samochód i ucieka. Dobra, szybko, szybko, szybko. Nie ma czasu na zamykanie drzwi. Trzeba dorwać drania. Trzeba dorwać. O cholera. Kurde, jaki koleś ucieka mi. Dobra, zaraz dorwiemy drania, dorwiemy. Dobra, mamy go jak już w piekarniku. Ops, sorry. Woohoo! Jak tam twój pojazd? A, może powtórzymy akcję. Strzelbą, strzelba, strzelba. No. Ups, sorry. Może jeszcze ci strzelę, tak. Ups, sorry, że w jaja dostałeś. Tatara, tatara, pięknie. O kurde, aż dwa auta na tym cierpiały.
Nie wiem co powiedzieć. Ile kasy dostałem? Ja pieprzę. Ostro, nie, aż się chce prasować. Pracować dla Bruce'ego. Nie, no wyrąbana praca. I tak bym mu karować. Nie, no super. Jedziemy jeszcze do Bruce'ego. Aż mi się koleś spodobał. Taki luzaczek jest koleś. Jego misje są powalające. A czy my przypadkiem właśnie nie jedziemy w złą stronę? A no właśnie, dlatego trzeba zawrócić. O, Esa dostałem. Stary, wpadnij się ze mną, zobacz, jestem w Melinie w Boa, bo trzymaj formy. Dobra. Boa, bo rozumiem, gdzie to jest. Dlatego sobie dalej do niego jedziemy. Wykonamy sobie jeszcze jedną misję. Jeżeli już nic naprawdę nie będzie, to jedziemy do pana Dimitriego. Ale naprawdę Bruce jednak jest spoko ziomek. Naprawdę nie spodziewałem się po niego aż takiego poziomu wyluzowania. Pff, gdzie ja wjeżdżam? Jezu. Wolę mi stąd! Ops, przepraszam. Przepraszam, najmocniej przepraszam. Holy sorry! Jak upadłem! O Boże! Fuck my life! Nie, to było pro! Ej, żyję i dalej! Teraz sobie będę jeździł radiowozem, czemu by nie? Mnie się pomysł podoba. Dobra, łatwiej być nie może. Napiję się, że możecie pozwolić. A, trzeba podpakowywać mięśnie, nie? Spokojnie. Kurde. Pakuj, chłopak. Ale, mięśniak. Trochę mi przypominasz Liu Kanga. Uuu, coś sobie nad... wyrężyłeś. Sorki. Sorki. Balls. Ale fajnie to ujął te jaja. Dzięki, ziomek. Właśnie po to ja tu jestem, żeby załatwiać takie sprawy. Yorktown? No to stary, już kocham twoją pracę. Jakie on ćwiczenia robi, normalnie mnie to rozwala. Ten cały koleś mnie rozwala. Nie, dobra, jedziemy. Aż mi się te misje jego podobają. Dużo hajsu. 100% zabawy i śmiechu, nie. Dobra, jedziemy dalej tym samochodem gliniarskim. I co nam dzisiaj... znowu zaoferuje Bruce Lee. Aż mi się już taka postać skojarzyła. Menele, przepraszam, że wam tutaj przeszkadzam w sprawach prywatnych, ale glina jedzie. Glina time. Wow, znowu FPS-y spadają, jak widzicie. Ale to tylko czasowe. Przy Mir Lee się nie powinno być aż tak źle. Miejmy nadzieję. Jedziemy brum brum autkiem. Cholera. Jep. Pięknie. Fajny drift. 15 metrów. Nie no, może trochę mniej. Nie, na oko to może 10. Dobra, uważamy, żeby nie poturbować. O kurde, dobra. Teraz już na serio. Nie ma. No i jeszcze zgubiłem trasę. Widzicie, przez te ścinki się pogubiłem. Ops, sorry. O, gliny mnie widzą, wow. Ja też jestem gliną. Tylko
Tylko czy dobrym, czy złym, to ja nie wiem. Zaparkuję sobie. Wejdź w alejkę i wsiądź do samochodu. O, w końcu wysiądę z tej gliniarskiej gliny z złomu. Dobra. No i sobie jestem tutaj. Wsiadam do tego samochodu. Może bym miał przy sobie jakąś broń. O, pistola chociażby nawet. Mam sporo ammo. Ile tam nagrywamy? O, dobrze, idziemy z czasem. 15 minut już. Maybe this juicing is fucking with your head. O kurde. No i co, ale Lyle już nie żyje. O shit. Dobra, widać, że jednak trzeba będzie. Dobra. Jedziemy stąd, uciekamy, spieprzamy. Dobra, dobra, widać, że na serio nie ma żartów. Fuck. Kurczę, zniszczą mi samochód. Shit, muszę uważać, bo z nimi chyba nie ma żartu. Jakie kręgle! No kurczę, może byście przestali strzelać, albo ja też zacznę. O, już się boją od razu. Dobra, spieprzamy. Teraz full prędkość. Naprawdę, oni mogą mnie tu za chwilę... O tak, już pozabijałem. Zabiłem kierowcę! O fuck, ale mam mało, to bardzo mało życia. Kurde! Aj. Kurde, muszę uciekać, zwiewać. Cokolwiek, bo zaraz naprawdę to mogę zawalić. Kurde, no to jestem w ostrych tarapatach. Nie, straciłem przytomność. Shit. Motherfucker. Kurde, okłamałeś mnie, Bruce. I powiedziałeś, że to będzie banalne. Ty gnido zasrana. Pożałujesz tego. Dobra, no bierz tą komórkę. Czytaj, tak, powtarzamy misję. O, Bruce, zawiodłem się, zawiodłem się. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Ale widać, nie musiałeś oszukać. Udaj się do Yorktown Avenue. Dobra, biorę sobie tego pojazda, jeżeli mogę. Dobra, pieprzyć to. Dobra, jest, jest broń. Wszystko pyka dobrze. O Boże, a może nie lepiej by było od razu wysiąść i wszystkich powybijać? Uważam, że to byłby lepszy i stosowniejszy sposób. Może i bym na tym ucierpiał. Ja bym tak spróbował, a potem bym spieprzał. Bo wiecie, jakbym tak cały czas uciekał, to kurczę, wcześniej czy później by mnie zdjęli i pojazd by wybuchł. Dlatego ja wolałbym tak zrobić. Dobra, wkurzyłem się troszeczkę na tą misję, ale jedziemy dalej. Trzeba to powtórzyć. Dobra, teraz się zatrzymujemy. I tutaj sobie dokładnie jedziemy. Nakopałem gliniarzowy. Nie, to było pro. To było pro po prostu. O, jest. Dobra. Co ja z wami, ludzie, mam? Dobra, wsiadam sobie do tego samochodu. Dobra. Ej, chcę to pominąć. Dobra, najlepiej będzie jak wysiądę i wam nakopię. Tak będzie o wiele lepiej. Dobra. Dobra. Co? Jeszcze? Dobra. Mówiłem, to będzie lepszy sposób na uniknięcie zgonu. A, grubas sobie zdechł. Możemy jechać. O, wybiłem sobie szybę jeszcze. I teraz możemy jechać, chyba że zaraz mi następni zaczną gonić.
kurde. Dobra. Trzeba wysiąść i teraz powybijać. Dobra, wsiadaj pan. Nie zwracaj uwagi na glinę. Trzeba teraz policję zgubić. Mówiłem, że tak będzie najlepiej, jak pozabijam tych bandziorów. Uniknę wtedy zgonu, ale teraz muszę gliną jeszcze uciec. A to będzie jeszcze cięższe zadanie. Kurde, ta glina nie przestanie strzelać. Dlatego mam kolejne utrudnienie o poziomie wyższym. Dobra, fakajcie się wszyscy. Teraz muszę tylko glinie spieprzać, ale ona też mnie będzie goniła bez przerwy. Tego jedno i drugie jest złe, ale uważam, że to jest lepszy sposób na uniknięcie zgonu ponownego. O, już glinie spieprzyłem. Kurde, jaka prędkość, jaka prędkość. Nie! Już bym uciekł im. Niech to. No diabła. No i dwie gwiazdeczki mnie gonią. Kurde. Dobra. Już im uciekam. Jest. Dobrze, doskonale. Uciekłem im. Ta. Pięknie. No już spieprzyłem. Jest. Dobrze, teraz do Brusiego jedziemy. Sorki za te lagi. O, może jeszcze do hydraulika pojedziemy. Nasz pojazd już jest nieco trochę uszkodzony. Znaczy nasz, to jest kradziony pojazd. Nie powiedziałem, że jest mój, ale mieliśmy go właśnie wziąć. No, zapłacimy. Stać już nas na to. Przecież mamy sporo kasy. O, czarny kolor, lubię czarny. Pięknie. Teraz możemy spokojnie jechać do Brusiego bez żadnych, kurczę, napadów terrorystycznych. Mówiłem, lepiej ich powybijać po kolei i mieć to z głowy, niż potem jechać i uciekać przed nimi, bo przecież mogę wiedzieć, że zginę. A widzieliście, jak to się przed chwilą skończyło. Dokładnie chyba 5 minut temu. Nie wiem, jakoś tak. No i po prostu zginąłem. A tak to przecież powybiłem ich. Uciekłem przy okazji glinie. No i zyskałem na tym. Na tym zyskałem. Dobra. O, garaż ma nawet w Rosji. No tak, przecież on jest bogacz. To jak on bym nie mógł mieć takiego garażu. Napiję się jeszcze. A teraz wam stąd. Okej. Okay. I kolejną misję wykonaliśmy od Brusiego. Kolejne 3500. Nie no, on trzepie kasą normalnie. Tylko teraz nie mam pojazdu. W tym problem. Trzeba będzie znowu ukraść. Kurde, ogarnij tą armię czerwoną, poważnie. A może sobie taki samochód wezmę? Ej, czekaj. Stój, panie. Pozwolę, że sobie wezmę taksóweczkę. Jeżeli nie zaszkodzi. Dzięki. Teraz ja będę taksówkarzem. Jeszcze pojedziemy sobie do Dimitriego. Zrobimy sobie jeszcze jedną misję. Jeżeli nadążę z czasem, a raczej powinienem. I zakończymy odcineczek. Więc jedziemy do niego. Ups, sorry. O kurde, glina by mnie zobaczyła. Kasy polowić się w tajniaka. Sprawdź sam następnym razem, gdy będziesz w radiowozie. Aha, rozumiem. Dobra. Czemu by nie?
Ale wiecie, znowu kradzież gliny oznacza po prostu sam ich atak. Tutaj myślałem, że kurczę tak daleko. Tu pisze WTF. Miło. Wjadę śmietnik. O, to też. I mamy kolejną i Mołotow. O, będziemy się bawić Mołotowem. Bardzo fajnie. Yo, ziomek. Spadają mi FPS-y. Dmitry. Hej. No hej. Sportsmeni biegają sobie. A ty fajczysz, kurde. Zero sportu. No wiesz co? Wziąłbyś się za siebie. Jaki wybór? Aha, czyli mówisz o syna Petrowicza. You and Mikhail have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me to. No. I told them you were a hired gun. And they said as long as you would want to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. Też umiem tak kochać, tylko nie chce mi się palić. Co? Zabijemy Mikhaila? Miło. Dobra. Pa, pa. Dobra, bierzemy się za ostatnią misję w tym odcinku. Ruchy, ruchy, panie Belik. Udaj się do klubu Faustina. Tak, trzeba będzie go zabić. No to koniec zabawy. Trzeba będzie wymierzyć mu sprawiedliwość. I dzisiaj zabijemy kolejnego przestępcę. Bo wiem, że kilka odcinków temu był Vlad. Vladimir, że tak powiem po rusku. Chyba po rusku, nie wiem. Okej, okay, na sobie jedziemy do tego klubu. Tylko wiecie, teraz trzeba uważać i nie lekceważyć tej misji. Bowiem jak to się... O nie, znowu perestroika. Kurde, nienawidzę. O nie, tu będzie taka masakra, że nie wiem, czy ja się wyrobię w czasie. Oż mordę. Teraz to bym takiego heada strzelił z chęcią. Faustyn jest perestroicy. Idziemy tam bez broni, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Okej. Okay. Co? Niko Belik. O, cześć. Witam. You and Dimitri are taking over now? Co? This is not about taking over. You brought this on yourself. You pushed things too far. You would be dead if it wasn't for me. Ha! Zaraz ty będziesz martwy, gnido. Dimitri, my brother. You see this? This statue says we are. Grubasy, ogarnąć się, proszę. And now he betrays me. You didn't give him a choice. Ale teraz mądrze gada. You should have been calm. No one, not Dimitri. Not anyone tells me to guard. A chcesz być spokojny, jak ci strzelę kulę w łeb? He just be some prison queen, had I not been there. Śmieszne. Jesteś śmieszny po prostu. I'm not dead yet. Zaraz będziesz. Some are still loyal. Co? Dwóch gejów?
To za mało. O kurde. O kurde, aaa! Shit, zapomniałem o energii życiowej, o Boże. Ajdź, ajdź, dzisiaj trochę będzie faili, ale przynajmniej będę miał całe HP. Dobra, mam całe HP, trochę hajsu musiałem oddać, kurde. Nie no, trzeba zrobić tą misję, nie ma bata. Tak, będzie najwyżej dłuższy odcinek, ale ja chcę to przejść. Dobra. Dobra, dobra, klub Faustina. Ajdź. Właśnie coś czułem, że zapomniałem o mojej energii życiowej. Stój, stój! Pani, czy pan, przepraszam, stój. Dawaj pojazda, dzięki. Spadówka, jeszcze cię rozjadę tak na poczekaniu. O, żyje jeszcze, dziwne. Powinien już być martwy. Dobra, gnoja trzeba teraz ubić. Ten czy inny sposób, ale ubijemy. Najlepiej z pistola albo strzelby. No bo niestety z Uzika już nie mogę. Ammo mi się skończyło. Dobra, mamy tą perestrojkę pieprzoną. Dobra. Kurde, SMS-ami. Dobra, nie pitul mi tu teraz. Tylko idę z bronią i zabijamy gnoja. Cholera, koleś mi spieprza. A ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby mi spieprzył. Kurde, tracę dużo HP na tym. Dobra, dobra. Mam mało HP, ale jeszcze... Nie! Shit! Nie, ja muszę to zrobić, ja to muszę zrobić, kurde. Nie, teraz trochę za bardzo w stylu Rambo to robiłem. Ile ja kasy tracę, ej. Kurcze, straciłem was tysiaka. Dobra, nie, teraz trzeba to zrobić. Teraz naprawdę trzeba się wykazać profesjonalnością. Dlatego kurcze... Kij z tym, że odcinek będzie dłuższy, ale chcę misję zrobić. Zależy mi na tym, dlatego nie ma bata, że jestem teraz zły. Dobra, dziękuję za pojazd. A ty na co się lampisz, biedaczku? Odpalaj pojazda, kurde, czas idzie. Ja cię kręcę, no nie, no a to już było ostre przegięcie. Ja mówiłem, że trzeba najpierw ich wszystkich powybijać. Bez tego to naprawdę jest kiepsko. A ja się spieszyłem po prostu tylko po to, żeby zabić jedną osobę. Najpierw trzeba jego ludzi powybijać. Dobra, spacja. Wysiadka. Dobra, już czytałem twojego SMS-a, Dimitri. Dobra, to też wiem. Okej. Headshot. O, zraniłem trochę. Kurde, ucieka, drani. O kurde, o kurde. No, chodźcie, panowie, come on. Dobra. Dobra. Fuck. Wow! Dobra. Sprawdzam. Jeszcze tak. O kurde! Ty jeszcze żyjesz? Dobra. Frajer mi ucieka, ale ja muszę ich wszystkich powybijać. To jest moje zadanie na dziś.
O kurde, gdzie? Gdzie? Na górze, na górze. Ty tam, gnido! O, dostał trochę. Ładnie. Zabiję cię, gnoju. Sprawdzę, czy ktoś za mną nie jest, dobrze. No to, panie Mikhail, jesteś już sam. Nie masz już ludzi. Więc praktycznie jesteś już zerem. Sprawdzam, czy jeszcze nie ma za mną jakichś naprawdę chorych ludzi. A, poza panem Faustinem. Tak, który jest naprawdę chory. Do szpiku kości. No panie, panie, panie. Chodź tu i walcz. Jak mężczyzna, nie jak kretyn. O tak. Ciul! Już po nim? Na pewno? Coś mi się nie wydaje, żeby było po nim. Ty, jeszcze... O, pięknie! Udało się! Zginął! Dobra, kończymy już odcinek. W końcu udało mi się, dopełniłem tego. Jeszcze chodzę po tobie, tak. Tak, pieprzyć decyzję. Ja tam się cieszę. Pochodzę jeszcze sobie po nim. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że wam się podobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. I ja już się tu z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. Roztrzepuję jeszcze ręce. Niko też. Z tej ciężkiej roboty. I na razie. Do następnego odcinka.